Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrek, zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na kanale. W dzisiejszym odcinku będzie po raz kolejny Wiedźmin 1 edycja rozszerzona. W poprzednim odcinku udało nam się, no, trochę popchnąć wątek fabularny we wiosce, jak i dać Alwinowi medalin, który dała nam Triss, abyśmy go zabezpieczyli. Aktualnie mamy misję w pełnym słońcu, gdzie musimy znaleźć Juliana i go ostrzec. No nie wiem, czy to taka w pełnym słońcu misja, bo mamy na razie 22. Żadnego ogniska nie mogę znaleźć, więc porozmawiajmy z Julianem w takim razie. Dobrze, że jesteś. Stało się coś? Jakiś czas temu Alina poszła pospacerować po polach i jeszcze nie wróciła. Odchodzę od zmysłów. Geralt, proszę cię, pomóż mi. Dobrze, poszukam jej. Dzięki ci. Na polach. Przejście na pola. O, czyli nowa mapa. Ja niestety pola boję się szczególnie w nocy, jak i w dzień, dlatego że mamy w Wiedźminie trzecim południcę i północnicę, które to chyba północnice były niebezpieczniejsze od południc chyba? Północnice to północy, północnice w południe, więc nie wiem, które były od których groźniejsze. A skoro to jest misja w pełnym słońcu, to chyba na tych polach możemy kogoś spotkać. A nie wiem, czy pora dnia nie będzie nam przeszkadzała, bo mamy noc. O, cutscenka. Geralt! Geralt! Śniło mi się, że jestem Wiedźminem! Walczyłem z takim strasznym potworem i w ogóle się nie bałem. To był sen, Alwinie. Poza tym jedynie głupcy się nie boją. Nieprawda. Berengar bał się zabić wielkiego rybola, a ty się nie boisz. Chcę zostać Wiedźminem. Myślisz, że fajnie jest być Wiedźminem? Pewno, ale chciałbym być taki jak ty, a nie jak Berengar. Wiedźmini są silni, nie chorują i niczego się nie boją. A skąd on zna Berengara? Rzeczywiście nie chorujemy, ale płacimy za to olbrzymią cenę. Jest jeszcze ból. Najgorszy ból, jaki potrafisz sobie wyobrazić. Chciałbyś tak cierpieć? Nie chciałbym. A nie można zostać Wiedźminem bez bólu? Nie. Muszę się zastanowić. Cześć, Geralt. Fajnie jest bawić się na polach. Masz naszyjnik, który ci dałem? Tak, noszę go cały czas. Tak jak Wiedźmin. Nadal męczą cię koszmary? Za dnia już nie, ale w nocy mam dziwne sny. Nie musisz opowiadać, jeśli nie chcesz. Alina, często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. To już było. To tylko złe sny, Alwinie. Nie przejmuj się nimi. To już nam mówił w poprzednim odcinku. Powinna poszukać Aliny za dnia. Za dnia. Czyli musimy zrobić szybką akcję. No, poproszę drogę do wioski. No właśnie, tak coś czułem, że może być z tym problem. Niech będzie teraz przejście na brzeg. Spróbujemy tam pójść. Weźmiemy porę jakąś za dnia, na przykład świt. Wydaje mi się, że raczej powinniśmy dojść, jak jeszcze będzie dzień, więc chociaż tyle. No coś tak czułem właśnie, że ta pora nam nie podpasuje, ale no kurde, no mogli nas ostrzec albo dać jakieś ognisko chociaż. Dla mnie strasznie by mi to ułatwiło robota, a tak to muszę iść do zastranego ogniska, które jest na drugim końcu mapy. I liczyć nad... A nie jest na drugim końcu mapy, przecież Berengar jest niedaleko, on przecież przy ognisku sobie siedzi. Dobra, to już nabiera sensu. I to chyba było tutaj, bo każę tą bramę. No dobrze. Może się miałem w sumie w planie zrobić tą misję. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale chyba mi się zdaje, że Alina może być... No. Południcą, niestety. No i co znowu? Znowu Alwina! Cześć, Geralt. Jak tu trafiłeś, mały? Tajemnica. Pochodzę sobie z tobą.
No dobrze, ale jak coś się zacznie dziać, to zwiewaj. O, ten Alvin mi już nie pasuje. Zacząłem się go trochę bać, tak szczerze. On jest bardzo dziwny. No wiadomo, że coś go opętało. To jest niepodważalny fakt. Ale zobaczymy dalej. Który mamy poziom? 18, miło. I tak, mogę tej sobie zrobić na przykład postacią. Niestety nic. Popołudnie to nie, do świtu plus godzinka. Powinno być już lepiej chyba. Mam nadzieję, że teraz ta Alina tam się pojawi, byłoby miło. Ciekawe w takim razie, co z przygotowaniami do wesela? I teraz muszę wziąć to. Dobra. W takim razie lecimy tutaj. A to mi pokazuje przejście na pola, przejście do wioski. Ja przecież ja mogę iść do wioski, z wioski do pola. To nie wiem, czy on tak dziwnie mi to pokazuje. No powiem, że ta miejscówka jest spora, tylko że tak jakby niektóre te lokacje są ze sobą połączone, bądź niektóre są w pewnym stopniu odrębnymi miejscami, co jest właśnie dziwne, bo mogliby nie robić tutaj tego portalu, tylko od razu tą wioskę postawić, chociaż pewnie sprzęt nie dawał wtedy, można powiedzieć, że takich opcji. No szkoda, bo lepiej by to wyglądało. I tak nie najgorsze są te teleporty. Mnie ciekawi, czy będziemy mieć tutaj to wesele, tak jak już odwiedzi mnie 3 serca z kamienia. Byłoby ciekawie. I to przejście na pola jakoś tutaj niby było. Jest godzina 10. Mam nadzieję, że nie będę musiał tam do 12 czekać. Jeszcze zobaczymy, ale powiem, że ciekawie to wszystko zaczyna wyglądać. Nie chciałem, żeby było tutaj to weselicho. Fajnie by to wyglądało. Bo tak to nic więcej tutaj niby nie mamy do roboty, chociaż ta akcja z tym Alvinem mi się strasznie nie podoba. I na polu był, i przy brzegu, chodzi za nami, ale chyba teraz już nie do końca. No nie, on mi strasznie śmierdzi. O! I mamy tam chyba po raz pierwszy wilki. O, nie wiadomo, musimy na pewno napisać grę. Nie chciałem tutaj niczego stracić. I teraz tak. Znowu droga na pola. O kurde, jak to wygląda. No za dnia jest znacznie lepiej. No tylko nie pasuje mi ta ogromna Havira. No wyglądam coś potężnie zniszczonego, jakby tam były jakieś potwory. Drzewo wisielców, o. Ona tutaj będzie. Chyba jest tutaj jakieś przejście. O, zajebiście. Tak miało być. Zbierałam maliny dla ukochanego. Miałam chustę pełną soczystych, nagrzanych słońcem malin. Nie widziałeś mojej chusty wędrowcze? Skupiłam ją. Wychodzę za mąż już niedługo. Muszę po raz ostatni spotkać się z ukochanym. Będzie smutny, jeśli nie przyniosę mu słodkich malin. Miłość jest cierpieniem, bólem przeszywającym mą duszę niczym włócznia. Gdzie jesteś, mój ukochany? Przyjdź i odpocznij w słońcu. Ach, siostro moja kochana, tyle razy ci mówiłam, płakałam na twoim ramieniu. Dlaczego? Dlaczego? Czuję zimno. Dlaczego jest mi tak zimno? Bo nie żyjesz, Alino. Kłamiesz! Wydrapię ci oczy! Ale... Piękna południca, no miałem rację. Jeśli chodzi o południce, to one zabijały nieświadomych mieszkańców, w zasadzie pracowników na polach, którzy w południe, no
znajdowali się na owym polu i tyle. Przykra sprawa akurat. 1000 expa. Ona nic nie upuściła z siebie? Przepowiedź Lienowi tym, że Lina jest teraz, no. Ale czy ona w takim razie teraz jest już... Ojojojoj, znowu Alwińczyk to. Chyba już sobie dał spokój na razie w cutscenkach. Zabiłaś moją Alinę! To był wypadek! Kłamiesz! Zawsze byłaś o nią zazdrosna! Gij! Północnica teraz? Wiedźminie, Wiedźminie, czy mnie słyszysz? Ty, który nie jesteś człowiekiem, ani duchem, śmiertelniku, za którym kroczy śmierć. Kim jesteś? Jestem duszą przeklętą, skazaną na wieczną tułaczkę. Kto cię przeklął? Ja sama. Zabiłam moją siostrę, piękną Alinę. Zabiłam z zazdrości. To ty, Celino? Nie dla mnie miłość, nie dla mnie słońce. Tak pali. Powrócę tu nocą, by zaśpiewać pieśń skargi. Czy to jest nawiązanie do balladyny? Która zabiła siostrę Malina, ale tutaj mi się imiona nie zgadza. Jest niby Alina, ale jest też Celina. Ale to mi właśnie nie pasowało i nie chciałem na początku mówić, że to może być właśnie nawiązanie do tego. A teraz więcej rzeczy mi zaczyna pasować. O, i są normalnie południce tutaj. Nie, no chyba będzie trzeba z nimi powalczyć, bo tutaj już jest kolejna z przodu. I będzie w stylu grupowy. O kurde, oślepienie? Jak się obsrał. Co jest nie tak z tymi unikami? No proszę cię, gro. Może Erden coś im da. Nie wiem, jak tutaj to kompletnie działa. Ale tradycyjny Quen. Naprawdę nic nie opuściły? Żadnej esencji ducha? Nic? No nic. No to dziwne. No i co? Na to będzie, że Wesylicha nie będzie. Przykra sprawa. Może się wrócimy na brzeg i może będzie tam ten Vodianoi? No powiem, że byłoby miło. Ale co my jeszcze w tej wiosce niby możemy stroić? Przecież główne postacie tutaj już nie żyją. Nie wiem, coś z Berengarem teraz będzie do roboty? Kurde, nie wiem. Pamiętam, że żeby odczarować tą południcę czy tam północnicę, trzeba było coś zrobić. Tak? Odłóż broń. Zabiła Alinę. Zabiła moją Alinę. Już jej nigdy nie zobaczę. Co ja nieszczęsny pocznę? Twierdzisz, że Celina zamordowała siostrę? Tak, przyznała się. Spotkały się, pokłóciły i Celina popchnęła Alinę. Moja ukochana, upadając, uderzyła głową w kamień. Nie, to zbyt straszne, nie mogę o tym mówić. Zatem to był wypadek. Kiedy Celina to powiedziała, coś we mnie wstąpiło. Nie mogłem się opanować. Zawsze zazdrościła Alinie. Zazdrościła Juliana, jego pieniędzy. Zasłużyła na karę. Alina nie odeszła, zmieniła się w południcę. To straszne, muszę jej pomóc. Zajmę się tym. Postaraj się nie zrobić nic głupiego. Potrzebuję jakiegoś przedmiotu chyba związanego z nią, tak? Nie wiem. Pamiętam, że tak było w trójce. No dobrze, no z tym Alwinem to chyba nic więcej się nie będzie działo, tylko będzie tak co nami ich czasem chodził, na to wychodzi. A wydaje mi się, że raczej tutaj będziemy musieli jeszcze odpędzić Alinę. Bo jednak w trójce były zlecenia na południe, czy na północnicę, które trzeba było odpędzić, trzeba było zniszczyć wtedy, albo spalić jakieś przedmioty, które albo je zabiły, zraniły, albo były związane.
A gdzie jest Julian? Chyba w środku jakoś, nie? Kurczę, ciekawa wydaje się być ta wioska. Fajne zadanie akurat. Gdzie... Nie, jaskra nie potrzebuje. No co jest? Jest, dobra. Geralt? Miałem poszukać Aliny. Znalazłeś ją? Tak. To cudownie. Nic jej nie jest? Usiądź i napij się. Alina nie żyje. Zmieniła się w południcę. Demona. Nie żyje? Tak. Wiem, że jest ci ciężko, ale nie można tego tak zostawić. Na polach będą ginęli ludzie, jeśli nic nie zrobię. Rozumiem. Zrób co trzeba. Zapłacę. To nie będzie srebrny grosz. Zrób co trzeba, Wiedźminie. Jeśli możesz, szybko i bezboleśnie. Postaram się. Wiesz, wierzę w rozum, a nie w bogów, ale modliłem się do Melitele o ponowne spotkanie z Aliną. Miałem złe przeczucia, lecz odganiałem je. Chyba wciąż potrzebuję czasu, żeby pogodzić się z myślą o śmierci mojej Aliny. Geralt, jak to się stało? Zabiła ją Celina, chyba przez przypadek. Ona też nie żyje. Jak to? Zabił ją Adam, gdy zobaczył, jak zamordowała siostrę. Kochał Alinę. Na wszystkich bogów to straszne. Tyle cierpienia. Czym sobie zasłużyły na taki los? Geralt, proszę cię, pomóż im, a ja dopilnuję, żeby zatrzymano Adama. Musi odpowiedzieć za swój czyn. Zrobię, co w mojej mocy. Z kimś, kto jest na klątwach. A czy nie będzie tutaj przypadkiem jakiegoś guślarza? Chata guślarza. Właśnie, wydaje mi się, że raczej guślarz zna się na klątwach. Dziwne, że my się nie znamy. Przecież to jest normalny potwór. Może sobie oznaczymy na wszelki wypadek. Aha, nie wejdziemy, to? Przynosisz ze sobą kłopoty. Biały Mirt. O, weźmiemy sobie. Pamiętam, że kiedyś było potrzebne do jednego zadania w Podgrodziu. Uwielbiam. Może znajdź sposób na uwolnienie ducha Aliny. Powinien porozmawiać z kimś, kto stanie się na klątwach. No to raczej... Dziwne. Mówią, że jesteś z Rivi, ale... Nie... O, wejście jest. Dobra, myślę, że od tamtej dużej strony trzeba wejść. Abigail? O kurde. Witaj ponownie, Geralt. A, z Podgrodzia. Witaj, Abigail. Widzę, że znalazłaś nowy dom. Tak. Miejscowi przyjęli mnie z otwartymi ramionami. Ich guślarka zmarła zeszłej zimy. Chcesz? Zdradzę ci ich największy sekret. Nic się nie zmieniłaś. Robię dla nich specjalną maść, według tajemnego przepisu starej guślarki. To maść krowy czempionki. Dzięki niej ma tak lśniącą sierść. Poza tym zmieniłam się. Bardzo. Co cię sprowadza, bo nie uwierzę, że się stęskniłeś. Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie. Natury duchowej. Znasz mnie. Możesz mi zaufać. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną idiotką zapatrzoną w siebie. Jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom, bo bezbłędnie, choć za wile, przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Ze zwyczajowym pytaniem, kto jest najpiękniejszy w świecie? Jak wiem, wszystkie zwierciadła Nehaleni dzielą się na uprzejme i rozbite. Dokładnie. Zwierciadło Aliny najwyraźniej nie było uprzejme. Gdyby udało ci się je naprawić, a następnie pokazać Alinie... Kto wie, może klątwa zostanie przełamana. Dziękuję, Abigail. Zwierciadło... O! Na polu mam odnaleźć te fragmenty, ciekawe.
No akurat nie będzie chyba taki problem, no bo to pole było gdzieś niedaleko. Pola. Jak ja mogę przybliżyć mapę na przykład? Nie wiem. Dobra, jest dobrze. I teraz tak, przejście na pola niech będzie. Ale gdzie ja niby mam te fragmenty szkła znaleźć? Czy one będą tak naprawdę losowo rozsiane, czy jednak nie? Nie wiem, zobaczymy. Czyli tak, jak mam tą chatę, idę do góry i od razu w prawo. Warto zapamiętać, że gdyby znowu mapa tak się dziwnie zachowywała. No i może jeszcze jeden zapis. Niby jest automatyczny sprzed paru minut, ale i tak zawsze warto zrobić. No to nie wydaje się być takie wybitnie ciężkie zadanie, zobaczymy. A co w takim razie później, jak ją odczarujemy? Słucham? Chciałbym, żebyś przestał bawić się w Zabij Elfa. Geralt, proszę. Ja uwielbiam tę grę. I zawsze wygrywam. No prawie. Alvin. No dobrze, już nie będę. Myślałem, że z tym zadaniem coś się zmieni. Aha. Na razie w tej głównej... chacie nam pokazuje coś. A sporo tych czerwonych punktów tutaj jest. I co, aż tyle mis mam odwiedzić? Wolę mieć chyba miecz. Jakoś może tędy? Nie do końca. O, w ogóle nie przejdę. Może jakoś... tędy? To też jest właśnie najgłupsze w tych starszych tytułach. O, dobra. No w sumie jak już nas nie goni. O kurde. Co jest? Ciekawe to jest. Pierwszy raz w życiu mam parkour w Wiedźminie. Czyli co, tyle razy ile zabiję Pannę Młodą, to tyle będę mieć fragmentów luster? Wydaje mi się, że chyba tak. O kurde. 1000 expo po raz kolejny. Nawet Alvin tutaj przyszedł. Fajnie. No o, na razie będzie miał jakiś przedmiot. Tylko, że najpierw przydało się pozabijać te południce. No zamknijże się już, Alvin. Kawałek zwierciadła. Czyli tak, mając już to, będziemy w stanie dostać się gdzieś indziej, ale ciekawy parkour. Teraz tak, trzeba iść do małej zagrody. No dobrze. Wiem, że to jest wszystko bardzo fajnie zrobione. Tych fragmentów mam rozumiem, że będzie jeszcze raz, dwa, trzy. Czyli cztery łącznie. No okej. Okay. Nie jest też jakoś wybitnie dużo. To są jakieś kurde wały? Nie, a w takim razie... No nie no. Kolejna. Teju? Co to jest Teju? To też jest jakiś kapłan wody, no i... O kurde. O, jest problem. Jest problem. No i niektórzy mówią, że podobno po zrobieniu zadania z Aliną i tak dalej, to dostajemy dostęp do tego kapłana Vodianoi, tego zaprzyjaźnionego. Aha. Ciekawe uniki to były. No ileż on może się leczyć? Co to są za uniki? Jakim cudem chłop robił 5 uników pod rząd? I leczył się, nie wiem, co sekundę.
Ja naprawdę rozumiem RNG i tak dalej, a to już jest przegięcie. Czy on gdzieś tutaj jeszcze jakieś eliksiry? Eliksiry znaczy się? No, no to wychodzi, że nie do końca. To są kłopoty. Mamy niby jas... O, jest. Ja tam tych wyvern. Na szczęście ta panna moda się jakoś nie leczy. O, czyli Quen blokuje tak jakby to porażenie jej, tak? Chyba tak. Na razie nie będziemy tego stosować, tylko szybko ją wykończymy. Spróbujemy przejść do kolejnego miejsca. 1000 expo, pięknie. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. Przynajmniej ognisko. Tak, alchemia, czy mogę zrobić? Nie mogę zrobić. Jest problem. Ja naprawdę żadnych mikstur tutaj nie mam. Jak będzie medytacja 0 godzin? Jak się dostałeś do odmentów? Uczyliśmy się z Triss starszej mowy. Była burza i w ogóle jakoś tak strasznie. I nagle Triss kazała mi się schować pod łóżko. Opowiadaj dalej. Usłyszałem, jak ktoś wchodzi po schodach. Ktoś ciężki. Potem nie wiem, co się działo, ale Triss była wściekła na tych panów. Bardziej niż na mnie, gdy pomalowałem jej suknię magiczną farbą, którą widać tylko w ciemności. Wyobrażam sobie. Słyszałem krzyki i co chwila ktoś spadał ze schodów. I strasznie śmierdziało przypalonym mięsem. No i nagle dużo ludzi wpadło na linek przez okna i rzucili się na Triss i chyba ją pobili. Później wszedł taki pan w okularach i kazał jej powiedzieć, gdzie jestem. A ona powiedziała, że wysłała mnie teleportem do koleżanki z Kowiru, bo tam jest czyste powietrze i świetne warunki na wakacje. Co było dalej? Ten w okularach coś długo mówił, że będzie się z nią bawił, czy jakoś tak. Potem Triss powiedziała mu, że go znajdziesz i zabijesz. Mhm. I kopnęła między nogi, a ten pan się popłakał. Pozostali bali się do niej zbliżyć, szczególnie gdy zaczęła czarować. Jestem pewien, że Triss potrafi się o siebie zatroszczyć. Nie martw się o nią. I później jakiś inny kazał przeszukać pokój i mnie znaleźli. I wtedy uciekłem i oni pobiegli za mną i biegłem bardzo szybko i się potknąłem i mnie złapali. Zaprowadzili mnie gdzieś i zarzucili worek na głowę. Bałem się nawet bardziej niż na podgrodziu. Zacisnąłem oczy i wyobrażałem sobie, że jestem z daleka od złych ludzi i świeci słońce i jest ładnie. A potem znalazła mnie Alina. Naprawdę. Przysięgam, że nie kłamie. Wierzę ci, Alwinie. Geralt, ja nie chcę tam wracać. Będą chcieli mi zrobić krzywdę. Niech lepiej Triss tu przyjedzie. Już dobrze. Zastanowimy się nad tym. Będę grzeczny, obiecuję. Bywaj. Wydaje mi się, że raczej jak skończymy akcję na tym polu i odczarujemy Alinę, to zadanie z Alwinem również się skończy i uzna, że nie chce być, no, wiedźminem i tyle. Byłoby miło, tędy nie wejdziemy. No, z życiem jest już trochę lepiej, tylko najbardziej mi martwią ci zasrani przeciwnicy. Jakby koło nich przejść, żeby nic się nie stało. Najgorsze jest to, że oni nie zadają jakichś wybitnie dużych obrażeń, tylko że oni się leczą co chwilę. I to wszystkich leczy ten zasrany kapłan. Dla mnie to jest już, jest no naprawdę tak niezbalansowane, że to jest szok. Teraz do jakiegoś kręgu druickiego dojdziemy. Jak to nowy wpis? Pola, przecież już na polach jestem od, nie wiem, parunastu minut. O, kolejna. Chodź, panno. Ciekawe w takim razie, jak złączymy to lustro w całość. 21. No, Igni jest fajna te upiory. Co, nie wiem, ile nam punktów doświadczenia brakuje na kolejny poziom. Ale może zaraz zobaczymy, bo byłoby miło. No jest ten już, nie wiem, 19 czy 20 poziom. O kurde, 18 tysięcy nam chyba brakuje, z tego co widzę.
Druidzki snicz? O, nie mogę nic tutaj dać. Teraz musimy dojść tu, zwierciadło Aliny i potem znowu zwierciadło Aliny. I pewnie w maliniankach złączymy te wszystkie chyba 5 fragmentów lustra i tyle. Zbyt jest to kończymy do odcinka. W przyszłym odcinku spróbujemy wykonać to zadanie fabularne. Siemka.